nie wiem, jak to jest z tą oglądalnością tych naszych programów, które mają tytuł Rozmowy z wiarą. Pewnie różnie to wygląda, każdy na różne sposoby. Na pewno różnie to wygląda, bo jesteśmy różnymi ludźmi. Dzisiaj rozmawiamy o czym? Dzisiaj rozmawiamy o powołaniu. O powołaniu. To jest takie słowo, które chyba na co dzień w takim języku nie funkcjonuje. Co to znaczy powołanie? No rzadko, ponieważ chociaż kiedyś było bardziej modne, mówiło się o powołaniach różnych. Różnych. Czy powołany jest tylko ksiądz? W takim sensie przez Boga byśmy powiedzieli, że do takiej służby to tak, ale nie tylko. Ja, kiedy jestem w kościele, na mszy modlę się często o powołania. Kapłańskie, małżeńskie, zakonne, misyjne, rodzicielskie. Dobrze się modlę? Na pewno dobrze. Jeszcze, bo trzeba na pewno w kwestii tego wszystkiego, o czym rozmawiamy i mówimy, modlić się o dobre powołanie, tak jak kiedyś mówiło się o lekarzu z powołania, nauczycielu z powołania, żeby rzeczywiście nie chodziło tylko o biznes. No to witamy się z naszymi, mam nadzieję, oglądaczami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszamy Was na kolejny odcinek programu pod tytułem Rozmowy z wiarą, w którym tym razem rozmawiamy o tym, skąd się biorą księża i po co oni w ogóle są. Pokazałeś mi przed chwilą spot reklamowy jednego z seminariów, w którym zapraszają młode chłopaki, kleryki do tego, żeby wstąpić, żeby usłyszeć głos powołania. Co to jest grane, że musimy Pana Boga reklamować? Powołanie musimy reklamować? Jak myślisz, jak to jest? Czy musimy reklamować Pana Boga? No, myślę, że nie. To nie jest aż takie pilne, ważne, ale ja jestem przekonany, że trzeba wszelkimi możliwymi sposobami dochodzić do człowieka, bo dzisiaj tak naprawdę jesteśmy atakowani ze wszystkich stron. Jeśli nie pojawimy się tam, gdzie młody człowiek też działa, co ogląda, no to na pewno może tego powołania głosu gdzieś tam nie usłyszeć. Nie wiem, czy czytałeś ostatnie statystyki, ponoć w skali świata ilość powołań kapłańskich rośnie, ale w skali Europy maleje. Maleje. W skali Polski chyba też maleje. Zakładnie maleje, to, co... tak samo możemy powiedzieć o tym, że liczba chrześcijan, katolików wzrasta. No, ale słuchaj, no to jak to jest? I szybciej niż są urodzenia. Tak więc nie tylko ci, którzy się rodzą w rodzinach chrześcijańskich, stają się katolikami, ale jeszcze przyjmują chrzest, tak, dorośli. Tak. Słuchaj, zostawmy statystyki. Jak to jest? To co, Pan Bóg nie daje powołania? Pan Bóg nie woła do siebie? Czy też Pan Bóg woła, a my, ludzie, tego nie słyszymy, zagłuszamy? Jak to jest? No, każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie i myślę, że tak naprawdę dzisiaj patrząc, to jest w ogóle kryzys powołania. No ale czemu tak jest? Ale kryzys znaczy? Powołania ze wszystkim, nie tylko bycia księdzem. Bo jakbyś powiedział, że tylko nie ma księży, no to ja bym powiedział, że nieprawda, bo trzeba zacząć, że coraz więcej jest kryzysu powołania do rodziny, małżeństwa, bycia ojcem, matką i tak dalej. Ja myślę, to jest takie moje, że to nie jest też tak, że jest kryzys wiary. Kardynał Wyszyński mówił, że chory jest człowiek, że człowiek ma różne problemy i dlatego nie słyszy do końca Pana Boga, bo się od Niego odwraca i potem ma problemy sam ze sobą. Papież Franciszek w ostatnim orędziu na Światowy Dzień Modlitw o powołania. Użył tym razem takiego stwierdzenia, że powołanie to jest wyjście. To trzeba wyruszyć. Czasami wbrew sobie, wbrew swojej wierze. Siedzimy na dworcu PKS-u w Ostrowie. Stąd ludzie wyruszają. Tak, chociaż trzeba powiedzieć, że też autobusów już jest mniej. Pociągów jest mniej. I dzisiaj ludzi na PKS-ie też jest mniej. Ale rzeczywiście, jak tak patrzę w swoje życie, nie wiem jak było u Ciebie, żeby coś dobrego zobaczyć, że Pan Bóg prowadzi moje życie, naprawdę, to trzeba było domek rodzinny, ciepełko rodzinne zostawić i wyruszyć w nieznane. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój, Ty tylko mnie poprowadź. Ty tylko mnie poprowadź. Słuchaj, tak mówimy o tym wyruszeniu, no ale sam po sobie pewno wiesz, że to nie jest łatwe wyruszyć sobie z domu, zostawić to, co mam, to co, tych, których znam i tak sobie ruszyć. Jak to było u Ciebie?
No nie jest łatwo. Ja pamiętam takie swoje doświadczenia, przeżycia, już szczególnie już z klasy tam maturalnej, kiedy człowiek się zastanawia, wszyscy wokół się pytają, co będą robić, co będziesz robił, a ja mówię, a nie wiem, to, tamto i cały czas się zastanawiałem. W domu dowiedzieli się prawie, że w ostatnim momencie, w maju, jak tam gdzieś szedłem do księdza, żeby powiedzieć, że chcę pójść do seminarium, ale sama decyzja nie była wcale taka łatwa. Absolutnie. No, u mnie było coś podobnego w tym sensie, że wiesz, miałem tysiące pomysłów na życie. Tysiące pomysłów na życie, kiedy przyszedł już pomysł, o, będę na przykład weterynarzem, nie? To potem taki głos w sobie słyszałem, no dobra, co z tego, że będziesz weterynarzem, że dasz radę, ale czy to jest to, co ty chcesz w życiu robić? No, trzeba sobie zadać wiele takich pytań, żeby dojść do jakiejś odpowiedzi. Ale ja miałem ciągle zawsze w sobie takie przeświadczenie, często jak gdzieś byłem i spotykałem, to kiedy była jakaś Ewangelia o powołaniu, kiedy ktoś przyjechał o tym powołaniu, powiedział, że ja mówię, kurczę, to jest to. Czyli miałeś jaką pewność w sobie? Znaczy coś wewnątrz mi mówiło, no to jest twoja droga, to musi być. I czasem mówię nie, ja to gdzieś tam A u mnie też była taka ciągła walka na zasadzie negacji, okej, okay, kolejny pomysł na życie, tak jak już ci mówiłem, i nie to, nie to. Na tej zasadzie, czy to jest, chłopie, to, co chcesz w życiu robić? Nie. Kolejna bajka, kolejna bajka. No i w pewnym momencie zacząłem patrzeć na kapłaństwo, ale byś się zdziwił, w jaki sposób na początku. Patrzyłem na kapłaństwo w ten sposób, jako na coś, co na mnie w sposób fajny, bezpieczny przez życie przewieźć. Nie będę się o nic musiał martwić. To tylko pokazuje, że wtedy o Jezusie Chrystusie absolutnie nic nie wiedziałem. Nie miałem jeszcze z nim żadnych takich kontaktów. No, ja znowu patrzę zawsze na księdza z perspektywy takiej idealności. Mówię, to jest ktoś. A ja znowu nie lubię, wiesz, jak tak ludzie patrzą na mnie przez pryzmat jakiegoś takiego ideału i potem jest... Ksiądz tego nie może robić, ja to zrobię, księdzu nie wypada, bo co, a co ja rąk nie mam? No tak, ale to ja pamiętam taką młodzieńczą fascynację też kapłaństwem i wydawało się, że rzeczywiście to jest takie piękne. Człowiek tam gdzieś nie widział jakiegoś zła, może bardziej z bliska pewnych rzeczy i wydaje mi się, że to było dla mnie wtedy bardzo ważne, że ja w taki sposób patrzyłem i później powoli jakoś pewne rzeczy widziałem, lepiej dostrzegałem, ale wcale to piękno, idealność takiego kapłaństwa, teraz patrzę, kapłaństwa Chrystusowego z tamtych lat mi nie przeszkadza. To jest tak jak w zakochaniu różowe okulary i nie widzisz wszystkich wad w tej drugiej stronie, ponoć. Słuchaj, no to w takim razie wróćmy do wątku z PKS-u. To skoro takie jest wszystko piękne, ładne, nie? To czemu tak mało chłopaków odważa się wyruszyć? No bo trzeba się zdecydować i po prostu trzeba pójść. No ale z tą decyzją, Daniel, jest problem. Jeżeli młody chłopaszek, tak uwaga, zróbmy taki warsztacik, siedzi non-toper na Facebooku, a siedzą, weźmy tylko Facebooka, jak on się tego naogląda, jak w nim to wszystko buzuje, to on nawet jeżeli się modli, to chłopie, Pan Bóg, ilość czasu poświęcona Panu Bogu, a ilość czasu poświęcona Facebookowi, no to nie ma nic do siebie, to się nie zgrywa, to nie ma szans potem Pan Bóg się przedrzeć do tego młodego łba i powiedzieć, halo, chłopie, jestem, pójdź za mną. No na pewno jest ciężej, na pewno jest trudniej, ale ja myślę, że nie było. Zawsze każdy czas ma swoje pokusy, każdy czas ma swoje jakieś Facebooki. Teraz akurat to tak wygląda, kiedyś było zupełnie co innego. Jak zrobić optymalne warunki do tego, żeby ktoś usłyszał głos Pana Boga? Jak zrobić optymalne warunki? No na pewno byłoby trzeba się trochę gdzieś tam zatrzymać, może gdzieś pojechać, coś zobaczyć. No trzeba tak naprawdę próbować cały czas. W moim życiu też ważną osobą był ktoś, kto mi na Pana Boga zwyczajnie zwrócił uwagę, bezpośrednio na Pana Boga. To był proboszcz, który nadal w Mikorzynie jest, stamtąd pochodzę. Zadajmy sobie jeszcze takie jedno pytanko. Pamiętam, jak mój wuja przyszedł, pociąg jedzie. Często tymi pociągami jeździłem do seminarium do Wrocławia. Tylko, że to jest towarowy. Chyba towarowym nie. Towarowym nie. Słuchaj, mój wuja na przykład, jak się dowiedział, że idę, to ponoć wybijał to rodzicom z głowy. Ale po co? Chłopak się zmarnuje. Dajcie go na jakieś studia. Co mu szczeliło do głowy? Ludzie myślą dzisiaj praktycznie. Po co jest ksiądz?
co on takiego robi? Ściera kasę, pardon, bo nie wszyscy tak myślą, ale wiesz, że chce wbić szpilę. No co, idziesz w niedzielę do kościoła, odprawisz mszę, ile miałeś takich rozmów na kolędzie? Co no i później masz wolne, nic takiego nie robisz. No zgadza się, no tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby dojść. To, co ja kiedyś odkryłem, papież Benedykt często mówił, że trzeba osobiście spotkać Chrystusa. Jeśli go nie spotkasz osobiście, tak naprawdę będzie to tak jak każdy inny zawód, a każda inna jakaś profesja, w której ty musisz jakoś sprzedać siebie, musisz coś zrobić, trochę będziesz miał więcej czasu wolnego, mniej, ale to wszystko zależy od ciebie i od tego, do czego to prowadzi. Myślę, że tak mówią ludzie, co taki ksiądz robi, ci, którzy nie spotkali Chrystusa. Może ich teraz oceniam, ale mówię też z własnego doświadczenia, bo też kiedyś tak patrzyłem na księdza. No dobra, może bym poszedł, ale wiesz, co mnie odrzucało? Byłem wtedy telemanem, uzależnionym od telewizji i mówię, kurczę, taki ksiądz przez całą niedzielę siedzi w kościele, a wtedy w telewizji w niedzielę leciały najlepsze filmy. Nie miałem spotkania z Chrystusem, więc patrzyłem, co taki ksiądz robi, po co on w ogóle jest? Przecież jeszcze nie umieram, nie? Więc ja ci powiem może coś, co zabrzmi szokująco, ale ja to odkryłem w swoim życiu. Kiedy poczytałem sobie Wojtyłę, Darii Tajemnica, i on tam ma takie słowo, że tajemnica jego powołania jest znana samemu Bogu. My nigdy tego nie zrozumiemy. Dlaczego Pan Bóg woła tego człowieka, a nie innego? Dlaczego jeden człowiek słyszy ten głos i idzie, inny słyszy, ale nie? Dlaczego? To jest ciekawe. Dla mnie było takie przerażającym odkryciem, bo nigdy nie byłem też ministrantem. Ja też nie byłem. Jak po raz pierwszy później poszedłem jako już kleryk do zachrystii i po mszy świętej, to było dla mnie wielkim szokiem, ministranci mówili, pomódlmy się teraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. I wtedy sobie uświadomiłem, że kurczę, to nie moja sprawa, bo ja już nawet miałem tym księdzem chyba nawet nie być. I wtedy sobie uświadomiłem, że ktoś za mnie się modlił. Więc ja ci teraz powiem coś takiego, że ja, podobnie jak Wojtyła, może to brzmi jak uzurpacja, nie chciałem być księdzem. Ja osobiście nie chciałem być księdzem, to był pomysł samego Boga. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak tak patrzę, dlaczego jestem księdzem, to ci powiem, że gdybym nie był księdzem, to nie wiem, czy miałbym osobistą, bliską relację z Panem Bogiem. Nie wiem, czy gdybym nie był księdzem, gdyby Panu Bogu się to tak nie spodobało, wykombinować z moim życiem, to nie wiem, czy byłbym człowiekiem wiary, czy byłbym człowiekiem w kościele. To tak, ale od razu trzeba pewnie powiedzieć, że nie może być tak, że człowiek inny inaczej nie może dojść do spotkania z Panem Bogiem. To jest akurat twoja droga. I myślę, że tak trzeba odczytać, że każdy ma odkryć swoje powołanie. Gdzie on tego Pana Boga ma odkryć i Pan Bóg chce nam po prostu błogosławić. Jeśli my odkryjemy ten Jego plan dla nas, to na pewno będzie to dla nas najlepsze. Więc po co jest ksiądz? Po co jest ksiądz? Żeby innym też pokazać Pana Boga i samemu dojść do zbawienia. Mam nadzieję, że to oglądacie i mam nadzieję, że będziecie po tym programie głębiej zastanawiać się nad swoim życiem, chociaż pewno większość z nich księżmi nie będzie, ale za powołania mogą się modlić. Za powołania mogą się modlić, o to bardzo prosimy, bo każdy z nas musi mieć osobistą więź, bliskość, kontakt, relację z Panem Bogiem. Tak stojąc sobie tutaj, myśląc o tym powołaniu, tak naprawdę możemy powiedzieć, że nie wiemy, skąd te pociągi jadą, nie wiemy, dokąd w drugą stronę pojadą i tak jest z powołaniem. Nie wiadomo, kto, kiedy i gdzie, jak to swoje życie ma zakończyć. Oby z Panem Bogiem, a Pan Bóg sam te drogi pisze. Ktoś mi kiedyś powiedział, że Pan Bóg jest jak GPS. Ty jedziesz, a On ci wyznacza drogę. Nawet jak pobłądzisz, to On ci znajdzie znowu drogę, żebyś dotarł do celu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź.